niczego zrobić, coś jest trudno. Trzeba mieć chyba na początku takiej drogi, którą się opiera, jednak wizję. Trzeba widzieć w tym brzydkim kaczątku albo w tej żabie, trzeba widzieć piękną królewnę. I tak było ze mną, kiedy się tutaj sprowadziłem wiele, wiele lat temu, bo to już było 10 lat temu. I to miejsce, które tutaj odnalazłem, które było rzeczywiście bardzo zdewastowane, można to zobaczyć na zdjęciach. No i doszedł znów taki moment, to są takie kamienie milowe, kiedy poszliśmy do administracji po odbiór dzieła. Powiedzieliśmy, proszę bardzo, założyliśmy domofon, jest brama, są drzwi, jakie obiecaliśmy. Zresztą te drzwi przyjechały aż z Dobrodzienia, znalazłem takiego świetnego stolarza, który zrobił najsolidniejsze drzwi, takie, jakie się wtedy wysyłało do Niemiec. Naprawdę takie, jak on to mówi, kościołowe drzwi, takie pasujące do stylu i do klasy tego obiektu. No, przyszła jakaś paniusia z DM-u, czy z jakiejś tam innej, popatrzyła, mówi, o, takie plastikowe drzwi za 2000. No i wtedy się bardzo zirytowałem, bo ja widziałem, że to są prawdziwe dębowe drzwi, czterech mężczyzn potężnych musiało je zdejmować, bo one są oczywiście potężne i ciężkie. Że ktoś sobie z nas kpi. No i pani powiedziała, że nie zapłacą, nie oddadzą nam tych pieniędzy, które myśmy założyli. I wtedy przejęliśmy administrowanie tym budynkiem i to był pierwszy budynek, który wyłamał się z administracji tej publicznej, która tutaj administrowała wszystkimi do tej pory obiektami. I w sposób bardzo szybki, błyskawiczny, w ciągu właściwie 2 lat przeprowadziliśmy gruntowny remont budynku. Od piwnic, przez kratki schodowe, całe podwórze i zewnętrze. I to właściwie wprowadziło w osłupienie całe nasze sąsiedztwo. Kiedy już zaczęliśmy tutaj jakimś, no, przeozdabiać te płoty, te wnętrza, no to proszę popatrzeć, zamówiliśmy specjalne koryta, które są zrobione przez Kowala w takim samym stylu jak ten płot, właśnie niczym się od niego nie różnią, żeby to wnętrze było konsekwentnie identyczne do zaprojektowanego 100 lat temu. Tutaj były kraty, tak jak te. Tutaj jedyne instytucje, które mają kraty w oknach, popatrzcie, to są instytucje publiczne. To jest instytucja, która nie ma nawet kasy, a co dopiero pieniędzy w tej kasie. Nie wyobrażałem sobie, że to jest niemożliwe. Jakoś nie przyjmowałem takiej postawy, że no, z tymi moimi sąsiadami przyszłymi to się nic nie da zrobić. Nie. Myślałem, że jednak da się z nimi zrobić, że to ode mnie zależy. Pokazaliśmy w tym budynku, że można żyć inaczej, że można to zrobić po swojemu, że można to zrobić według własnych standardów, można to zrobić z sąsiadami. Jednak okazało się, że wszystkim to, co się nowego zdarzyło, niezwykle imponuje. Ludzie chcą się uśmiechać, chcą właściwie stosować się do naszego regulaminu, którego pierwszy punkt brzmi: mów dzień dobry i uśmiechaj się do swojego sąsiada. Więc my było wtedy, kiedy były wspólne sprawy, kiedy były wspólne projekty. Takim pierwszym wspólnym projektem to był domofon. Więc z zaprzyjaźnioną już, tak zdołaliśmy tutaj się zaprzyjaźnić, panią profesor, zaczęliśmy układać skrzętny plan tego, jak tutaj przekonać sąsiadów do tego, żeby chcieli mieć domofon. No okazało się, że nie trzeba ich specjalnie przekonywać, że oni wszyscy chcieli mieć domofon, tylko właściwie w 90% uważali, że się tego nie da zrobić. Wszyscy, absolutnie jak jeden mąż, zrobiliśmy zbiórkę na ten rzecz domu. I znów już my, z panią Bandzią, do administracji powiedzieliśmy tak. My sfinansujemy te drzwi. Wy nam zwrócicie pieniądze, bo my już złożyliśmy się na domofon, my już za chwilę będziemy ten domofon mieć gotowy. Oni tak niechętnie, ale jednak przystali na to, bo to kłopot żaden. Ten proces budowania relacji zaczął się od jednej osoby i od moich najbliższych sąsiadów. Więc miałem takich swoich najbliższych sąsiadów. I to jest niezwykle ważne, żeby z tymi najbliższymi sąsiadami, którzy są zwykle najbardziej nieufni, bo się wchodzi w bardzo prywatną przestrzeń. Więc pani Helenka była taką osobą, która po jakimś czasie
przekazała swojej kolejnej bardzo bliskiej znajomej, która mieszka w tym budynku, że z tym Jarkiem to właściwie jest ok, można się z nim dogadać. Głównie z panią Chmurzyńską, z panią Wandzią. Właściwie byliśmy takim od początku zespołem, który dążył do zmian. To, co robiliśmy tu wewnątrz, co miało tak w sposób oczywisty usprawnić nasze funkcjonowanie, to zamknięcie bram i tak dalej, to nie budziło specjalnego sprzeciwu. Dojrzewaniu sprzyjały zdarzenia, które tworzą przestrzeń rozmowy. No i zrobiliśmy koncert, jakiego już potem nigdy nie powtórzyliśmy, bo był pierwszy. Bo zrobiliśmy specjalne dekoracje, w tworzeniu których uczestniczyli właściwie wszyscy mieszkańcy. Między balkonami przeciągaliśmy sznurki, na których powiesiliśmy bieliznę różną, często intymną. Wyglądało to trochę jak podwórze neapolitańskie. No i a potem koncert, a potem długa radość, taka właściwie do wczesnych godzin rannych. Z tego, że coś takiego udało nam się zrobić, że wyszliśmy na podwórze, że w tej, to była chyba czerwcowa noc, taka prawie świętojańska. No, możemy się wspólnie bawić. Sąsiad z naprzeciwka od razu powiedział mi tak, panie Jarku, ja widzę, że tutaj się różne fajne rzeczy dzieją wokół nas. Ja mam taką propozycję, że może ja bym zaprosił swoich znajomych, pan by zaprosił swoich znajomych i zrobilibyśmy takie uliczne spotkanie, które będzie właściwie początkiem tworzenia spójnego myślenia o przyszłości tej ulicy. I założymy Radę Ulicy. I rzeczywiście tak się stało. I tak się stało, że 30 osób spotkało się w jego saloniku, naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy Smolnej, w saloniku Bojarzyńskiego i tam została wybrana Rada Ulicy Smolnej. Zupełnie poza konstytucyjna, nie ma takiego zapisu nigdzie, który by pozwalał, ale też nie ma takiego, który by zabraniał. Pierwsze święto Smolnej, które zorganizowaliśmy, bez zgody miasta, ponieważ urzędy zażyczyły sobie, żebyśmy za zajęcie pasa, kawałka pasa jezdni, czyli parking przed naszym budynkiem, na którym i tak parkowały wtedy nasze samochody, żebyśmy za to zapłacili 3000 zł. Więc uznaliśmy, że to jest jakaś nieprzyzwoitość. Między sąsiadami dogadaliśmy się, że wyprowadzimy te samochody, postawimy tam słupek, napiszemy, że impreza zamknięta, no i tyle. I zaczniemy świętować. Chcielibyśmy wyjść na ulicę. I wyszliśmy na ulicę. Natomiast policja i straż miejska bardzo się dziwiła, tak ostentacyjnie się dziwiła, podjeżdżając wielokrotnie, kilkanaście razy w ciągu tego dnia, podjeżdżając i poszukując tych, którzy są odpowiedzialni za organizację tego nielegalnego zgromadzenia. No i co się działo? Było cudowne. Ktokolwiek pytany odpowiadał na pytanie, kto jest organizatorem tego. Każdy pytany pytał, ja jestem organizatorem, ja. Więc policja już przestała przyjeżdżać, straż już przestała przyjeżdżać. Zorientowali się, że to jest jakaś dziwna grupa ludzi, która nie chce wydać prowodyrów, a może to są sami prowodyrzy. To środowisko właśnie, to ludzie ze Smolnej zorganizowali najdłuższe urodziny Fryderyka Chopina, 171 godzin grania muzyki. Dyrygował sąsiad z naprzeciwka, odpowiedzialną za program artystyczny była pani profesor Maklakiewicz z Smolnej 8. To jest nasza rowerownia. To jest nasza rowerownia, w której mój rower stał przez pierwszy rok jako jedyny. W tej oto rowerowni. W drugim roku stały dwa rowery, a już w trzecim roku było tyle rowerów, że się w niej nie mieściły. To znaczy, że gdzie się przekonali. Ta mała uliczka, to małe środowisko było w stanie zorganizować wydarzenie, które no, według tam wielu znawców rzeczy wciąż uchodzi za największe wydarzenie roku chopinowskiego. Więc mamy Radę Ulicy Smolnej.
po to, żeby była przestrzeń wspólnej rozmowy, żeby o sprawach wspólnych ulicy rozmawiać tak, jakbyśmy mieli własny parlament. Uważamy, że my sobie zrobimy lepiej i my wiemy, jak ma być lepiej, pod warunkiem, że się zbierzemy, że o tym będziemy w ogóle rozmawiać, że nam się będzie chciało to robić, dało nam się. Z własnej nie prowokowani przez nikogo z zewnątrz. Zlikwidować porno ulotki. Jest to jedyna ulica w centrum Warszawy, która porno ulotek nie ma. Że jest jedyna ulica w centrum Warszawy, która nie ma grafiki. Spowodowaliśmy poprzez te nasze działania to, że budynki po tej południowej stronie ulicy Smolnej przeszły gruntowną rewitalizację. I to jest zadanie Rady ulicy Smolnej. Spowodowanie, żeby ona w dodatku jeszcze była radosna, żeby była ciekawa. Sprawą najważniejszą jest jednak ocena swoich własnych szans. Że bardzo często trochę nie doceniamy tego, ile możemy. I tak jakby rezygnujemy, bo wydaje nam się, że o, nie podołam. Jestem sam. To, że mam dużo czasu. To, że mogę ten czas poświęcać sprawą, które gdybym był związany z sprawami rodzinnymi, gdybym patrzył na zegarek i liczył minuty, bo jestem umówiony, muszę coś tam zrobić, to pewnie też byłoby dużo trudniej. A w innych osobach? A w innych osobach? No ja myślę, że jest w tej chwili kilka osób, które mniej więcej tak angażuje się jak ja w nasze sprawy uliczne. Na różnych polach i to jest ten moment chyba najmilszy. Wczoraj tutaj, kiedy planowaliśmy kolejne święto ulicy Smolnej, już było kilkanaście osób. To kilkanaście osób, które się zajmują konkretnymi obszarami. Także teraz już rozmawiamy tak, jakbyśmy mieli sztab generałów, którzy odpowiadają za swoje pułki, dywizje, a nawet nie bataliony, bo oni już mają tam te swoje mniejsze jednostki gdzieś w zanadrzu. Także to doszło do takiej fazy. Bardzo to jest miłe. Thank you.